Policjanci przyklejają głośnego i pijanego mężczyznę do ławki. Policja aresztowała 63-letniego mężczyznę, który był bardzo pijany i bardzo głośny. Stał się też agresywny, uderzając jednego z policjantów w brzuch, a drugiego w nos. Gdy zdołali przetransportować go na komisariat, mężczyzna ciągle spadał z krzesła. Bardzo się też wiercił i jego nadgarstki zaczynały krwawić od założonych kajdanek. Policjanci postanowili więc obezwładnić go nieco bardziej skutecznie i przykleili go taśmą do ławki. Przedstawiciel policji tłumaczył później, że nie mieli innych narzędzi, którymi mogliby obezwładnić mężczyznę, a zaczął on stwarzać zagrożenie dla innych, ale przede wszystkim dla samego siebie.